Wkrótce zostanę zawodowym cukiernikiem. Dopracujmy teraz lukier. Co to ma być? O, czy to lukier? Będę na wyżarce w swoim pokoju. To też wygląda smacznie. Zdecydowanie zabieram ze sobą. Co za tupet. Zostawiła swoje zakupy. Głuptasek. Ktoś tu za chwilkę zje deserek. Zauważyliście, że pasta przypomina lukier? Biała na pewno. Wygląda smacznie, ale paskudnie smakuje. Ble! Rozprowadźmy ją nieco. Nie tak gładka jak lukier, ale z czasem będzie lepiej wyglądać. Do tego dodajmy posypkę. Naomi! Co znowu? Zrobiłam ciasto dla ciebie. Wow! Jak miło z twojej strony. Ciekawe jak smakuje. O, tak. He? Coś mi tu nie pasuje. Czy ja czuję miętową świeżość? Dzięki. Powinnaś siebie widzieć. Cześć wszystkim. Oto moja dzisiejsza fryzura. O, hej, Tina. O, ciasteczka. Ale to będzie pyszne. Ała! Co się stało? Czemu nie jesz swojego ciasteczka? Chyba złamałam sobie ząb, kiedy je gryzłam. No tak, jest twarde jak kamień. Ale musi być na to jakiś sposób. Hej, patrz, użyjemy młotka. Tak, zaraz dostanie za swoje. Nie złamało się. Koniec z tym. Ciasteczko zaraz oberwie. Piła! Świetny pomysł. Tak, nagrywamy świetny filmik. Uff, piłowanie to ciężka praca. Żartujesz? Wciąż jest całe. To chyba jakieś super ciastko. Okej, czas na drastyczne metody. O tak. Piła mechaniczna. Wow! Odłamki lecą wszędzie. Okej, skończyłam. Niemożliwe, to ciastko jest niepokonane. Chyba oficjalnie z nim przegrałyśmy. Chwila, Tina. Popatrz na to. O, oni wkładają twarde ciasteczka do szklanki z mlekiem. Co? Zrobili ciasteczkową babkę. O tak, to ciastko idzie na mleczną terapię. Wskakuj do szklanki, a teraz dodamy mleko. Idealna ilość. Przy użyciu łyżki pokruszymy ciasteczka, aż okruszki zmieszają się z mlekiem. Następnie wykorzystamy mikrofalówkę. Wkładamy ciasto do środka i włączamy. Mikrofalówka upiecze je w krótką chwilę. W porządku, czas sprawdzić efekty. Patrzcie, to małe ciasteczkowe ciasto. Dodamy na wierzch trochę cukru pudru i posypki. Wygląda pięknie i smacznie. Próbujemy! Wow, to naprawdę ciasto o smaku ciasteczkowym. Uwielbiam tę restaurację. Makijaż na miejscu? Prawie zapomniałam zapłacić. W sumie szkoda, że mi się przypomniało. Chyba mam trochę gotówki. Lili, uważaj. Ach, jak zwykle. Kiedyś zgubię te pieniądze. Chwila. Mocny ten magnes, prawda? Chyba znalazłam rozwiązanie mojego problemu. Trzymacie banknoty luzem? Połóżcie na jednym magnesy i przyklejcie je taśmą.
Na górę dajcie kolejny banknot. Tada! Teraz na pewno się nie zgubią. No, chyba że w tej restauracji. Fajnie jest mieć porządek. Widać, że ciężko pracują. Jejku, ale tu upał. Skończymy z tym do jutra? O nie, mój sok! Zniszczyłam pracę na sztukę. O, ale ze mnie nie zdara. Zawsze to samo. Biedna Lili. A mi zostało dmuchanie. Chociaż Lili bardziej się teraz przydadzą. Weźcie balona i odetnijcie górę. Załóżcie go na szklankę, porządnie rozciągając. Jak buteleczka, tylko że dla dorosłych. Nic się nie rozleje. To zaczynamy. Co to? Fajny trik, Steven. Zdrówko. Jak na to wpadłeś? Zapomniałem o tej nowej paczce gum. Truskawkowe są najlepsze. Świetnie pasują do filmu. Pycha. I co to za odgłosy? Zoe? Co ci jest? Co? Moja guma! Nawet nie zapytałaś! Ja ją kupiłem! Wciąż nie możesz mówić, co? Mam tego serdecznie dosyć! Zło wcielone! Zaraz! Ciastolina! Wygląda identycznie jak guma. Macie Play-Doh? Weźcie kawałek i rozgniećcie. Teraz zetnijcie brzegi, formując kwadrat. Ma wyglądać jak habababa. Wygładźcie nieco. Jeszcze papierek. Idealnie. I z powrotem do paczki. Teraz Zoe może się częstować do woli. Dobrze, że miałem zapasowe opakowanie. Czy to guma? Jeden. Dwa. I... trzy! Czekajcie. Dziwnie smakuje. Zaraz, to nie guma. Nie wierzę, że się nabrałaś. O, przykleiła mi się do zębów. O nie. Zjadłam ciastolinę, prawda? Dzielenie się jest fajne. Dopóki zostaje jedna frytka. Zrobiło się groźnie. Zostało więc tylko jedno. Pojedynek, czas zacząć. Nie tak szybko. Puszczaj. Oddajecie los w ręce kciuków? Ta frytka będzie moja. Imponujące, co? Tak, trenuję. To nie fair. Mój ketchup. Chyba wiem, jak to wygrać. Wpadłem na świetny pomysł. Gorąco mi się zrobiło. Bren? O Boże. Patrz, co mi zrobiłaś. Chyba mam nos złamany. Mój prawnik do ciebie zadzwoni. Prawnik, dobre sobie. A kogo my tu mamy? Pycha. Chyba zaczynam rozumieć. Skąd masz te słodycze? Podzielisz się? Czekolada? Pianki! Hej!
Eli traci nad sobą kontrolę, kiedy widzi śmieciowe jedzenie. Eli! Mogę jeszcze to? Nawet lizaka mi chcesz zabrać? Tylko liza. A lubisz smak smarków? Ale głęboko weszło. David, nie! O tak, tutaj. I gotowe! Zaraz zwymiotuję. Chcesz?